Baranowice. Tu mieszka Gplay. Pewnego dnia jego żona Gplayka robi na nim wybuchowego trolla z tanich creeperów. Nasz bohater uważa, że jest lepszym trolem i postanawia jej to udowodnić. Udaje się do sklepu z creeperami, w którym można kupić jajka spawnujące creepery. W sklepie do wyboru jest creeper za 0 zł, różne rodzaje bardzo ciekawych creeperów za 1000 zł i najlepszy mutant creeper za 1000 zł. Którego wybierze Gplay? Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 11 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gplay w świątecznej czapce Mikołaja. Ja wiem, że już jest po świętach, ale dzisiaj w pracy dostaliśmy wszyscy właśnie takie mega czapeczki. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Jeśli tak, oczywiście zostawcie kciuka w górę, wpadajcie do sklepu gplay.pl. A jeśli Wasz guzik subskrypcji jeszcze wolny, koniecznie już teraz musicie go zamienić na szary z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Ja właśnie wracam z pracy po ciężkim dniu na obiad i zobaczymy, co się dzieje w domu. Ale patrzcie w ogóle, co tu robi jakiś blok dirtu. Ej, kto mi tutaj naśmiecił? Jakiś pies tutaj był i coś tutaj zostawił swojego halo. Ej, co to tutaj ma być? Nikogo w sumie po drodze nie widziałem. Nic takiego konkretnego. Nie wiem, może Gplayka tu będzie musiała zabrać jakiś dziwny bok. Ej, co tu się stało? Ja nie mogę, ile creeperów? Skąd one się tu wzięły z tego bloku? Ej, tu był jakiś troll ewidentnie. Idź sobie, creeperze. Co ty chcesz ode mnie? Ja nie mogę, 3 serduszka mi zostały. Ja zwiewam. Kto mi zrobił tutaj taki dowcip? Ej, Gplayka? Co ty uciekasz? Gdzie? Co ty tutaj się czaisz, co? Ej, kolejne creepery, chcesz nam zniszczyć domek? Ja cię nie mogę, no i zniszczyłeś nam domek, Gplayka, co ty w ogóle robisz? Zobacz, prawie schody nam zniszczyłeś, po prostu masakra, jakie trole? Ty się opamiętaj, przecież to jest nasz dom, musimy tutaj dbać o nasz domek piękny, mieszkamy tu z dziećmi, zobacz, co zrobiłaś, przestań, co ty robisz? Słuchaj, wiesz co, ja zostałam dzisiaj najlepszym trolem w mieście. Kupiłam takie super creepery, które były w sumie za darmo i wiesz co? Nie. Jestem lepszym trolem od ciebie teraz, rozumiesz? Przesadziłaś, Gplayka, to nie jest żaden wyczyn w ogóle spawnować creepery i niszczyć domek, słuchaj, jest to nie co? Jest żaden wyczyn, przecież to wystarczy, każdy umie zespawnować creepera, przecież ty nie jesteś nie żadnym prawda. Super trollmanem, a udowodnię jestem. Ci, że słuchaj, może ci to z co tym dirtem wyszło jeszcze, ten pierwszy troll, ale to nic takiego, że ty spawnujesz creepera tak? I wybucha i bum, tak, nic to takiego. Patrz. No i proszę co? Bardzo, słuchaj, to w takim razie wyzywam cię na wojnę w trollach. Ja aha. Na pewno wygram z moimi creeperami, a ty no na dobra. Pewno przegrasz, więc... No to nie masz no, szans, zobaczymy. Ja wysłuchaj. Nie, przestań, upamiętaj się, to jest nasz dom, zapamiętaj, Gplayka, będziesz to odbudowywała wszystko. Nie no, przesadziła w ogóle, słuchajcie, ręce opadają, mamy zniszczone tutaj podejście, podjazd do domu w ogóle. Zobaczcie, jak to wygląda paskudnie. Nie no, Gplayka będzie to musiała wszystko odbudować, ja jej normalnie nie popuszczę. Jedziemy szybciutko do Antka, normalnie, i mam nadzieję, że razem coś wymyślimy, pokażę Gplayce, że jestem lepszym trollem od niej, a co najlepsze, nagram to jeszcze na YouTube'a, wrzucę na kanał i każdy się będzie śmiał z Gplayki, jak po prostu upadła w moją ofiarą trollowania. Także słuchajcie, jedziemy do Antka i zobaczymy, ej, co tu się dzieje? Ej, Antek, wszystko w porządku, i co się stało, ziomeczku? Wstawaj, no, wstawaj, wszystko ojejku, dobrze? O co chodzi? Gplayka zwariowała, twoja żona zwariowała, patrz co ona wyprawia. Zrobiła mi dzisiaj parę troli i jeszcze takich troli najgorszych z creeperami, widzisz to? Rozwaliły no. Cały mój dom. Przesadziła, słuchaj, co najlepsze w ogóle, przesadziła. Ona nie może po prostu się ogarnąć i nasz dom też niszczy w ogóle, słuchaj, bo chce mnie strollować. Ona chyba wymyśliła sobie, że chce być najlepszą trollmenką w mieście i słuchaj, myśli, że jak weźmie, zespawnuje creepera, który wybuchnie, to zrobiła, słuchaj, trolla życia. Musimy no, jej nie. Stawić czoła, słuchaj. Ja i tego nie popuszczę i słuchaj, wiesz co, jeszcze pomszczę ciebie, bo tak naprawdę zniszczyła twój domek, będzie słuchaj swoimi rękami go odbudowywać. Ja w tym momencie muszę podjechać chyba tutaj do sklepu i kupić jeszcze lepsze creepery, bo słyszałem, że jest tam sklep z creeperami, też słyszałeś? Tak, też słyszałam. Ona chyba stamtąd ma te creepery, rozumiesz? Ale że za 0 zł taka przycena po prostu była, że wiesz, za 0 Że za darmo creepery słuchaj, rozdają? Tak. No tak, co ty? Tam. Ja idę to sprawdzić, zobacz. Słuchaj. Już jadę, słuchajcie, bo tutaj właśnie niedaleko jest centrum handlowe i tam w ogóle właśnie podobno sprzedają creepery, także zaparkujemy sobie tutaj. Okej, okay, tu jest w sumie ten sklepik, także idziemy. Ej, co jest grane? O nie. O nie, ratunku! Ja nie mogę, co ta Gplayka zrobiła? Dobrze, że się tu... Ej, co ty tu kombinujesz, Gplayka? To była twoja robota, przyznaj się, słuchaj. Tak. Creepery po raz kolejny? No nie, no po prostu przestań, bo zaraz, słuchaj, będziesz miała problemy, Gplayka, tak nie można robić. Ty tutaj jak psujesz miasto. Zrobiła?
Przecież miasto, burmistrz będzie na ciebie bardzo zły. Jeśli zdowie się o tym policja, to w ogóle mogą cię zamknąć w więzieniu, rozumiesz? Co mnie on interesuje? Słuchaj, ja teraz będę po prostu wszędzie dawać creeper, rozumiesz? Wszędzie. Nie będzie miejsca bez creeperów. Na przykład teraz dam creepera, patrz, koło twojego samochodu. Przestań, nie. Na samochód. Nie. Dobra, Zobacz, całe szczęście jest całe. Ja ci już pokażę. Pokażę ci Gplayka, ja nie mogę, dobra, musimy jej, słuchajcie, oddać. Tak być nie może, że ona będzie nas tak traktować. I jako tutaj Mikołaj, w czapce Mikołaja, postaram się ją strollować i wszystko udokumentuję. Okej, także słuchajcie, tutaj jest ten nowy sklep. Zobaczymy właśnie, jak się nazywa, patrzcie. Sklep z creeperami. Nawet są, zobaczcie, takie creeperkowe skuterki tutaj, normalnie zielone, w kolorze creepera. Także rozejrzymy się tutaj, zobaczymy. O, tam to co? Ty, jakiś creeper za milion? Ja nie mogę, podejdziemy sobie tutaj i zobaczymy, co to w ogóle jest. Patrzcie, creeper za milion, to jest jakiś mutant. O, dzień dobry, przepraszam, to pan tutaj handluje tymi creeperami, to pana wynalazek? Tak, to mój, moje creepery. W sumie nie mój wynalazek, bo tutaj kupiłam od takiego specjalnego właśnie twórcy creeperów. Ja uwielbiam creepery, interesuję się nimi od trzeciego roku życia, zapraszam bardzo serdecznie do mojego sklepu. Ten akurat jest za milion. Świetnie. Tak, proszę bardzo zobaczyć. No tamten jest naprawdę niezły, ale ja potrzebuję w ogóle chyba coś tańszego, wie pan, bo milion to jest naprawdę kupę pieniędzy. Ja ogólnie mam coś tam na karcie więcej, ale na razie mam przy sobie, świetnie, tak, nie wiem, z max tysiaka, coś do 1000 zł. A, to są te creepery za darmo. Tu była moja żona Gplayka i tak je kupiła chyba. Wie pan co? Po co pan jej za darmo dawał te creepery, jak ona w ogóle troluje teraz wszystkich mieszkańców miasta, robi zniszczenia, a ja tutaj może bym zainwestował w jakieś lepsze creepery. Patrzcie w ogóle, jakie kozackie. Takie różne kolory. Ten czarny jakiś przerażający, dirtowy creeper, kolorowy, jakiś pomarańczowy, ten piecykowy. Jeno, jest w czym wybierać, proszę pana, także ja ogólnie daję panu wszystkie pieniądze, jakie mam. Później może jeszcze kupię tego creepera, jak będzie trzeba, zmutowanego, za 1 000 000 zł, ale to będę musiał od mojej żony Gplayki zdobyć kartę, bo ona ją zabrała. Na razie to tak, bym poprosił tego. Tego można wziąć? To jest ciasteczkowy, dobrze, czy jaki? No tak, to jest akurat ciasteczkowy. Proszę pana, akurat trochę mało pan zapłacił. Mam nadzieję, że pan zwróci tutaj, zapisze, jak się pan nazywa, pan Gplay, tak? Tak, zgadza się. Tutaj tego czarnego Gplay pan by polecił, czy on raczej jest niebezpieczny? Właśnie. Czarny jest teraz w fazie testów, proszę pana, więc on raczej nie wiadomo, czy się właśnie dobrze spisze, więc poleciłbym jednak inne. Dobra, to wezmę ten kolorowy, dirtowy, ten pomarańczowy w sumie podobny jest do tego pierwszego, tak jakby ten jest trochę brązowy, no ten pomarańczowy. Nie. Dobra, proszę pana, jest creeper właśnie, który rzuca ogniem, pan rozumie, ten creeper jest bardzo dobrym creeperem. Dobra, proszę pana, bo ja już tutaj się w sumie obsłużyłem, ja bym chciał teraz iść przetestować, mam tutaj lodowego, piecykowego, ogniowego creepera, fireworkowego. Oto w cenie tutaj mam normalnie te zbroje i miecz. Fajnie, świetnie. Tak, dokładnie, z okazji właśnie świąt. Jeszcze mam jeszcze takiego creepera, którego dajemy teraz akurat dla każdego. Specjalnie creeper tutaj pająk. No wiem, że to dziwnie brzmi. No i może pan skorzystać z naszych tutaj skuterków, ale one są do zwrotu, więc tutaj też jak pan chciał komuś polecić skuterki, to niech pan zaprasza też do nas. No pan i dobra, rozumie? Nie ma problemu. Dobrze. To dziękuję panu bardzo. Świetnie. I do zobaczenia. Okej, słuchajcie, także jedziemy teraz i musimy przygotować trolla na Gplayce, dokładnie tak. Także szybko jedziemy tutaj tym skuterkiem do domu, jesteśmy w sumie dosyć blisko. Ej, patrzcie, diamencik. I co tutaj robi diamencik? W ogóle taki piękny, lśniący diamencik. Wezmę go sobie. Ty, tutaj jest następny. I następny. Jacie, skąd tu tyle diaksów? Ale świetnie, to mi się akurat, słuchajcie, przyda. Bo tak naprawdę diamencików nigdy za wiele. Wiadomo, ja nie mogę, nawet jest cała masa tutaj diamencików. No i pięknie. Mamy, słuchajcie, diamenty. Ej, ale teraz tutaj, jak ja stąd wyjdę teraz? Ej, ktoś mnie uwięził w pułapce? O co tutaj chodzi, słuchajcie? Nie wiem, ktoś mnie teraz musi tutaj... Cześć, ej. Gplayka, co ty tutaj robisz? Ej, no nie, no oszalałaś? Nie, no przestań, ja muszę sobie coś zjeść najpierw. Ja cię kręcę, co ty żeś narobiła? O nie, telefon upuściłem. Gplayka, oszalałaś, złaź tutaj na dół natychmiast, porozmawiajmy chwilę. Uspokój się, przestań trollować. Nie no, ma takiej jest? Opcji. Proszę nie, no, następny. Bardzo, kolejny creeper. Ha, pokonałem go, mam super mieczyk i co, twoje creepery są za słabe, co? Ty robisz? No, no i nie, co, nawet nie zdążę wybuchnąć, bo go... No. Słuchaj, co ci na to? Nic o mi one nie robią, bo zdążył. Mam super zbrojkę, dostałem. I co teraz mi zrobisz, co? Jak to, co ci zrobię? Dam ci tutaj mnóstwo creeperów teraz. Teraz spróbuj z nimi powalczyć, co? I co? Nie, dobra, Gplayka. Słuchaj, zrobimy tak, umówimy się tak. Chodź ze mną, ty jesteś najlepszą trollmenką, słuchaj, wygrywasz zawody na trolla, dobra? Tak? Możemy się tak umówić? Chodź tutaj, mianuję cię normalnie orderem króla trolli.
chodź tutaj, wracamy do domu, musimy to uczcić, prawda? Czyli wygrałam. No wygrałaś, słuchaj. Świetnie. Jesteś najlepszą trollmerką, jaką po prostu w życiu sobie można, słuchaj, wyobrazić. Yes. Ty, w ogóle, ja nie mogę, a tam jakaś skrzynka jest, widziałaś, Gplayka, weź tam zobacz. Luknij tutaj na dół do ten. No widzisz, zobacz tam. Tutaj. O, hop. Ej. I co? Widzisz, jest tam coś? Co? Jest tam coś, Gplayka? Co jest? Tak, Creeper pająk. Creeper pająk, gratisie go dostałem, a teraz zamrażający Creeper. No, Gplayka się zamrażała w śniegu, zamroziła. Dobra, teraz ogień. Na rozgrzanie temperaturki, Gplayka. Normalny Creeper ogniowy. Dobra. Nie działa. Nie działa? Nie. No to zaraz jakiś inny zadziała. O, już zaraz wybuchnie, słuchaj. Ty, nie chcę wybuchnąć. No to fajerwerkowy leci. Fajerwerki. I uwaga. Bęk, poszły fajerwerki. I co, Gplayka, jak się czujesz? Widzisz? Uwaga, Dirto wyleci, Dircik. Dobra, Dircik. I następny, słuchaj. Dobra, ciasteczkowy, to akurat fajnie. Gplayka, ja nie mogę. I co, jak ci się podoba? Nie. Kto jest najlepszym trolem, przyznaj. Wygrywasz. Wystrzeliłem cię. W kosmos cię wystrzeliłem. Dobra, idziemy stąd. Unie, słuchajcie, sam tutaj wpadłem. Wow, zobaczcie, co tu się wydarzyło, ja nie mogę. Byliśmy gdzieś tam przed chwilą tutaj na dole. Słuchajcie, i w ogóle tam wpadłem w jakąś lawę. A Gplayka chyba tam gdzieś na dole dalej zostało. Te creepery, to jest naprawdę coś. W ogóle ten fajerwerkowy jest niezły. I tamte inne też, tutaj ile w ogóle gryfu one zrobiły. Słuchajcie, nawet nie wiem, gdzie jest mój creeperek. Znaczy ten skuterek tutaj creeperowy. Wpadłem tutaj w pańczynę. Musimy jeszcze sobie coś zostawić, bo to nie koniec troli. Na razie Gplayka została tam w tej kupie dirtu uwięziona. A ja muszę teraz razem z Antkiem po prostu wykończyć to i zrobić po prostu pułapkę, która ją zaskoczy i nagram. Dzwonimy do Antka, wykręcamy, słuchajcie, w tym momencie numer i za momencik się dodzwonimy. Antek, jesteś tam przy telefonie? Siema. Halo? Siemanko. Siema, jestem. I co, udało ci się pokonać? Słuchaj, Gplaykę? Wstępny troll poszedł bardzo pomyślnie. Ogólnie ją fajnie zwabiłem, bo już powiedziałem, że została mistrzynią troli, a tak naprawdę nie została. Chodź się spotkamy przy szkole i wykombinujemy, bo mam tutaj, dobra, słuchaj, super creepery. O, jesteś tutaj, ziomeczku. Stój, tutaj jestem, o. I co, dawaj, siema, idziemy tutaj. I dawaj, lecimy, słuchaj. I gdzieś tutaj ją później zwabimy. Nie wiem, może masz jakieś dispensery? Byśmy po prostu tutaj poustawiali, słuchaj, dispensery, mam, płytki naciskowe. Dobra, ja tutaj będę słuchaj, kopał dziury. Gdzie ty ten masz wsadzić dispenser? A ja i obok postawimy płytkę naciskową. A do dispensera wsadzimy, słuchaj, creepera. Tylko nikt tutaj nie może iść. Także wsadzaj tutaj ładnie dispensery. Ja będę wstawiał tutaj ten. Gdzie masz te dispensery, co? Masz tutaj połowę, proszę. I jeszcze to ja nawet płytki. Tylko ty musisz właśnie do tych dispenserów dać te creepery. Tutaj, o. Tak, oczywiście, słuchaj, jasna sprawka. Także tu damy jednego, tutaj kolejnego. Tylko będziemy musieli uważać, słuchaj, żebyśmy tutaj nie wpadli, tak, nie? Okej, okay, dobra. I słuchaj, musimy to wszystko nagrać. Udokumentujemy to i udowodnimy Gplayce, że jesteśmy najlepszymi trollami. Dokładnie tak, dawaj kamerkę tutaj ustawiaj już. Ja tutaj biorę ostatnie dwa jajka, wkładam. I zostały tylko płytki naciskowe. Nie dałeś mi ich, Antek, nie mam ich przy sobie. Nie widzę przynajmniej. A dobra, mam. Okej, okay, czyli tutaj płytka naciskowa, tutaj, okej, okay, z dwóch stron można poustawiać. A, ty robisz tak, że przykrywasz jakby te, bo można chyba też tak, wiesz, no ale w sumie to obojętne. Gplayka, mam nadzieję, że się tutaj złapie na to, trzeba będzie tylko ją jakoś zwabić, co? Także tak, teraz musimy się tutaj gdzieś schować, a ja słuchaj, gdzieś się rozejrzę, bo ona tutaj pewnie troluje innych ludzi, tam? Co nie? To się gdzieś pewnie tutaj... tam, słuchaj, gdzieś jest, dobra, to ją poszukaj, dobra. A ja zobaczę, tutaj może się zrobię jakąś, dobra, tutaj taką kryjówkę, dobra, i będę czekać. Dobra, okej, okay. Gplayka, jesteś tutaj gdzieś, ostatnio została, słuchajcie, Gplayka tam uwięziona, nie mam pojęcia, czy tam jest, musimy się tutaj rozejrzeć, na bank robi dalej trolle, bo ona chyba kupiła, słuchajcie, sobie cały ekwipunek tych creeperów za darmo, no bo skoro były za darmo, no to czemu by tego nie wykorzystać po prostu i nie kupić sobie całego ekwipunku, też mogłem w sumie kupić sobie właśnie creepera za darmo i wziąć po prostu tego jak najwięcej, w ogóle muszę też coś zjeść, słuchajcie, ej, a co tu w ogóle się dzieje, patrzcie, tej Gplayka tam jest, co ona tu robi? Ej, Gplayka, pomóż mi! Co o ty nie robisz? Zostałam, jak to, zostałam złapana przez policję, słuchaj, te trole, tak to, te trole, które robiłam, zdenerwowały w całe miasto i po prostu, no i złapali, widzisz, mnie w końcu. I było warto? Dać mi, dobra, do więzienia. No poczekaj, Gplayka, ja może tutaj jakiegoś creepera wezmę szybko, ogarnę i może szybko po prostu creeper tutaj wysadzi ją, ja nie mogę, słuchajcie, kto by się tego spodziewał, nie no, to jest ciastkowy, to nic on nie zrobi. Dobra, tu mam jakiś eter creeper, zobaczymy w ogóle, co on tutaj zrobi, także może wybuchnie i zniszczy te kraty. Spokojnie, Gplayka, tutaj już tutaj policjant mam... O nie, on tutaj w dirtem zadirtuje cię.
Gplayka, dobra, ja uciekam, bo słyszę policję. Uciekamy. Słuchajcie, Gplayka została w ogóle schwytana. Ja nie mogę. I co my teraz zrobimy? Muszę, nie wiem, słuchajcie, gdzieś się schować. Na razie może pójdę do szkoły. Muszę po prostu znaleźć tutaj Antka i musimy coś wykombinować. A może, słuchajcie, jakoś, kurczę, nie wiem. Może, słuchajcie, bym poszedł do tego w ogóle sklepu z creeperami, zainwestował, tylko nie mam w ogóle karty, bo Gplayka ma moją kartę, mogła mi ją oddać. I popatrzcie, tu w ogóle dzieci są w szkole, tutaj jest fajna kryjówka. Pojadę, słuchajcie, teraz szybko do centrum handlowego, tędy, na skróty pójdziemy i po prostu muszę kupić tego creepera za milion i uwolnić Gplaykę. Odwrócimy może uwagę po prostu w całej policji po prostu od... Ej, nie mogę tutaj zniszczyć w ogóle tego, co jest grane. Okej, dobra, teraz przechodzimy. O, jest nawet jakiś mieczyk, także przyda się mieczyk. Chociaż mi tutaj dał ten pan z creeperów jeszcze lepsze rzeczy, ale tutaj już jesteśmy, słuchajcie, także idziemy. Jakoś się z nim, mam nadzieję, dogadamy i dostaniemy... O, proszę pana, potrzebuję tego creepera za milion. Koniecznie. I zapłacę oczywiście panu kartą. Dzisiaj przyjdę tutaj i zapłacę. Mógłby mi pan tutaj już go dać, bo moja żona jest w tarapatach. Muszę odwrócić uwagę całej policji i ją po prostu uwolnić. Jest problem. Ale czy ma pan... Dobrze, ale czy ma pan jakąś rzecz na przykład na zamianę? Tak, bo ja tak. Nie wiem, czy mam panu To ufać, jest telefon. Tak? On jest ma? Mega dużo warty, proszę pana. To jest Nokia, wiesz pan co. Już tutaj to jest antyk. To jest bardzo, bardzo w ogóle już na wartości rośnie z roku na rok. Ja panu na pewno zapłacę. Na pewno przyjdę po mój telefon, bo dobrze, bez telefonu to jak bez ręki, nie? O, tutaj nawet są jakieś zdjęcia, więc jak coś to wie pan. Proszę nie oglądać moich zdjęć i moich prywatnych korespondencji i tam nie patrzeć, ej. Dobrze, proszę pana, ale w takim razie czekam na pieniążki, no. Także dobra. Proszę tutaj przyjść do 24 godzin, ma pan czas. Jasne, do widzenia. Ty, patrzcie w ogóle, mam mutant creepera, największego, najstraszniejszego po prostu creepera, który kosztuje milion dolarów, czy tam złotych, nie pamiętam już. Słuchajcie, jedziemy teraz szybciutko pod komendę, musimy tam właśnie postawić tego creepera, odwrócić uwagę. Czekajcie, zobaczymy, czy Gplayka jeszcze jest tam w klatce. Ty, nie ma jej tam chyba już. Słuchajcie, najprawdopodobniej Gplayka jest teraz w areszcie. Możemy się tutaj jeszcze upewnić, ale jestem pewny, że już policja ją odebrała. Nie widzę jej tam w klatce. Możliwe, że jest gdzieś tam na górze przetrzymywana w tym momencie. Zobaczymy, może tam gdzieś ją zauważę. Nie, niestety nie widzę. Także słuchajcie, robimy tak. Odpalam tutaj tego creepera i uciekamy na komendę. Ja nie mogę. O nie, jaki on jest wielki. On spawnuje nawet mniejsze creepery i wysadza tutaj. O nie, panowie. Tutaj szybko. Creeper w ogóle. Tu jest taki potężny, ogromny creeper. Mutant creeper. I on tutaj spawnuje inne creeper. O nie, proszę się tym zająć. O nie, ja uciekam. Słuchajcie, tutaj pewnie jest Gplayka gdzieś. Gplayka. I szybko. Słuchaj, kupiłem najdroższego creepera za milion złotych. On tutaj jest. Słuchaj, patrz, wysadza po prostu całą komendę. Uwolnię cię. Chodź teraz, idziemy tutaj zobaczyć, co się dzieje. Oni walczą z nim? W sumie dobrze zrobiłeś. Ojejku, on tam jest. Walczą, pani policjantka z nim tam się atakuje. Okej, czekaj, tu trzeba przeskoczyć. Tylko on po prostu jest mega silny, słuchaj. My nie mamy raczej z nim szans. Lepiej z nim nie zadzierać. Słuchaj, w sumie wiesz co, takim creeperkiem jakbyś... O nie, ono potrafi wysoko skakać. Widziałeś, jak wysoko skoczył? Ej, co to jest za bestia? On strzela normalnie pociskami creeperowymi. Gplayka, co robimy? Uciekamy? Czy co robimy z nim? Uciekajmy, schowajmy się tam. Spadam tutaj, ja uciekam. O nie, muszę się podsadzić tutaj. Jakoś szybko, dobra, szybko bierz dirta. Ja uciekam. Dobrze, że mam zbrojkę bedrockową, to jeszcze może to jakoś przetrwam. Ale uciekamy, Gplayka. Dobra, dawaj. Ja cię kręcę. Wiesz co, zrobiłem to, żeby odwrócić uwagę. Gplayka, chodź tutaj, musimy się schować. Gdzie ty tam idziesz? Dobra. Słuchaj, wiesz co, teraz może zróbmy tak, że... A jak my pokonamy tego creepera, to może wtedy oczyszczę się z zarzutów. Co to ty myślisz? No nie wiem, Gplayka. O nie! Tutaj są płytki naciskowe, Gplayka, nie stawaj na nie. To był mój troll przeciwko tobie. To się wszystko nagrywa, Gplayka. O nie. To nie był dobry pomysł, Gplayka. Tutaj jest pełno creeperów, to jest niebezpieczne. Ja tu zrobiłem trolla na ciebie. O, jest fajerwerkowy creeper. O nie, słuchaj, i znowu ten ogniowy wyleciał. To miał być troll na ciebie. Ciebie przepraszam bardzo. Czekaj. Mam nadzieję, że tutaj wszystkie... O nie, jest tutaj jeszcze pełno tych białych. Nie, no on po prostu, patrzcie, co się stało. Wszystko w ogóle zamarzło. O nie, i ten piecykowy jest niebezpieczny. Ostatnio mnie pokonał. Okej, Gplayka, słuchaj, ty jesteś na tyle odważna, żeby stawić czoła temu creeperowi.
snajperowi dużemu. Tak, jestem. Jestem. Myślę, że sobie poradzimy, jeżeli czekaj, mam jakąś broń. Mam jakąś broń. Ja mam, słuchaj. Wezmę sobie diamentową zbroję. Ja mam mieczyk w razie co. Ale poczekaj, czy on tutaj w ogóle jeszcze jest, czy gdzieś uciekł? Ty, G-Playka, nie widzę go tutaj. On mógł się gdzieś przetransportować, słuchaj. I mógł ruszyć na miasto. Poczekaj, sprawdzę z tej strony. Tutaj, słuchaj, z tyłu też go nie widzę przy domu Antka. Widzisz go gdzieś, G-Playka? O, ty już się uzbroiłaś ładnie. Słuchaj, musimy się tutaj rozejrzeć. On na pewno gdzieś tutaj jest. Poczekaj. Tutaj. Gdzie jest? O nie, goni cię z tyłu. O nie, my ci damy, ty cwaniaku. Dobra, czekajcie, tylko muszę, gdzie steki? Nie mam steków, mi się nie będzie życie odnawać. Ale pokonam cię, pokonam cię. O nie, on mnie dziubie, jak jakiś dziubak mnie dziubie. Dobra, poczekaj, szybko steki. Mam steki. Dawaj, G-Playka, odwróć uwagę, bo on mnie dziubie. On mi po serduszka łupie, ale już mi... O nie, wybuchnie, on przyciąga mnie. Uciekaj, G-Playka. Nie, słuchajcie, gdzie on jest? Wysadził się. I patrzcie, co z niego zostało. Ej, jakieś jajko, słuchajcie, co to jest za jajko? Jajko creepera jakiegoś, nie wiem, może zniszczymy je. O nie, wybuchło. I co, coś dostaliśmy? Ty, mamy jakiś creeper shard. Okej, zobaczymy, co to jest ten creeper shard, poczekajcie. Możemy teraz wysadzać wszystko. Teraz to my będziemy creeperami, widzicie? Bang! G-play. Tylko to ma po prostu jestem, co jakiś czas się odnawiać. G-playka, mam jakiś, patrzcie, creeper shard i dzięki temu można tutaj wybuchać jak creeper. Świetna sprawa, G-playka. Uratowaliśmy świat i ludzkość przed złem. Słuchaj, obiecasz mi, że już nigdy nie będziesz tak trollować więcej? No dobra, okej. Ale fajnie było nawet. Miałam tyle creeperów, ale wszystkie straciłam, bo policja wszystko wzięła, no więc no i tak po tym. Słuchaj, przesadziłaś. Ogólnie możemy mieć teraz problemy, dlatego szybko wracamy do domu się ukryć. Także ogólnie dziękujemy widzowie za oglądanie. Na ten odcinek to by było na tyle, a wy się trzymajcie. Wow, lecę na górę, pa, pa!